Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na taki odcinek pokazowy, czyli jak zrobić las w szkle. Słuchajcie, ja w tej chwili już wykonałam ten las, w tej chwili właśnie go robię. Także tutaj jest żwirek, tutaj są porosty, skalniaki, dekoracyjne właśnie elementy z lasu, które z lasu, z działki właśnie tutaj sobie też wstawię. Dodam do środka jeszcze taką roślinkę. Słuchajcie, i to tak będzie wyglądało. To jest taka dosyć duża biosfera. To jest gałązka też brzozy. Jeszcze dosypię do tego trochę żwirku. A tutaj jakiś kamyczek duży dekoracyjny. I słuchajcie, biosfera gotowa i skończona. Tak się prezentuje. Także tak wygląda mój kolejny las, propozycja dla Was w szkle. Zobaczcie, tak wygląda i mam nadzieję, że będzie udany. Także, żeby go zrobić, potrzebujemy słoik 4-litrowy, żwirek, ziemia, skalniaki, porosty, mchy, takie gałązki leśne. I tak się prezentuje, jest gotowy i skończony. Może ja jeszcze, słuchajcie, tutaj do środka, jeszcze z tej strony tutaj dodam troszeczkę. Troszeczkę właśnie takiej zielonej jeszcze tutaj roślinki. Także słuchajcie, zachęcam Was do tworzenia takich lasów. Jest to różnorodnie, tak jak widzicie, jest wszystko różnorodnie. Także żwirek na dole musi być, żeby utrzymywał wilgoć. Węgiel możecie dorzucić i także taki las po prostu, jak odparowuje wilgoć, później zamykamy. I mamy po prostu zieloną taką butlę. Słuchajcie, pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego weekendu, zachęcam Was do tworzenia właśnie takich kreatywnych lasów. Subskrybujcie, łapkujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.